Wow! Widziałeś ten close call? Tak! Słuchajcie, jedna z fajniejszych rzeczy, jaką można robić, jeżeli chodzi o dronowanie, to na pewno są wspólne loty FPV, dlatego że to jest zupełnie inna przestrzeń, inne przeżycie i każdy, kto latał w grupie z kolegami czy z koleżankami w teamie, to wie, że jest zupełnie inaczej niż loty samotne. Jest dużo adrenaliny, cały czas się coś dzieje, sytuacja zmienia się z sekundy na sekundę, no i są mega wrażenia. Fajnie mieć dobrą ekipę, z którą się lata od czasu do czasu. Ja ostatnio miałem okazję latać 3 razy z chłopakami. 2 razy lataliśmy na naszym zlocie Teamu 250 gramów szczęścia w Poroninie. Tam było bardzo dużo zabawy i też tam siało mocno, jeżeli chodzi o awatę głównie, to ona siała na gogle pozostałe i mieliśmy nawet 2 spektakularne utopienia, jeżeli chodzi o Poronin i nasz zlot. Natomiast tutaj mamy bardzo fajną sesję z ostatniej niedzieli, gdzie lataliśmy z Damianem i Patrim. Robiliśmy trochę freestylu, robiliśmy trochę chasingu i ogólnie takich prób i mieliśmy super czas. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten vlog. Mam nadzieję, że będzie przydatny i też przede wszystkim zmotywuje Was do latania FPV, bo to jest najfajniejsze hobby, jakie można mieć w życiu. Pozdrowienia, jedziemy! No i teraz jest super. Muszę się przyzwyczaić do Lumixa, bo nie nagrywałem nim, kurczę, ze 3 miesiące. Ale ze 4 miesiące to nie latałem co najmniej z chłopakami. Na pewno z Patrykiem nie latałem, który uciekł mi do Grecji. A Damian to w ogóle się hajtnął, jest stracony. To już w ogóle nie te klimaty, jak za kawalerki. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy chasing. Myślę, że to będzie fajna sprawa, bo mamy 3 drony 5-calowe. Zobaczymy, czy nam nie będzie siało. Musimy się troszeczkę oddalić od siebie, ale powinniśmy zrobić fajny chasing. Zaraz sobie opracujemy jakąś trasę i będzie ok. Dobra. Jak się do Was zbliżam, to mi zasięg działa. Nie mogę kołować. Tu niedaleko latać. Niedługo będziemy mieć walkstars. Ła, ale zajebiste, Rafał, ty! Co? Na dupie się do ci. Tak? No, dawaj. Totalnie. Dawaj, Damian, do nas. Poczekaj, Rafał. Ja cały czas sobie to samo tempo staram się i tę samą wysokość. Tak. Dawaj, Patry, wow! Chciałeś? Tak, ekstra. Tu w ogóle motyw był taki, że ja przyjechałem wcześniej na ten spot, zimno było, mówię, dobra, to polatam sobie 2 pakiety, bo chłopaki są na pewno w dobrej formie, trzeba przećwiczyć parę manewrów, no i słuchajcie, startuję, zanim oni jeszcze przyjechali, patrzę, tam kurczę na paintballu, na tym naszym polu, na które mamy pozwolenie na loty, bo uzgodniłem z właścicielem. Patrzę, tam jest ekipa i normalnie jadą z koksem, czyli są manewry paintballowe. Ja mówię, dobra, będę trzymał się na dystans, żeby im nie przeszkadzać, tak? Nie będę im podlatywał bardzo blisko, ale byłem też ciekawy, jak to wyjdzie. Fakt, że uczestniczyłem już w paru rekonstrukcjach w tym roku i miałem wprawę, latałem co prawda innym kładem, bo latałem awatą głównie i QAV 2,5 przy rycerzach i przy rekonstrukcji z II wojny światowej, ale tutaj to było zupełnie spontanicznie i niespodziewane i to była też mega akcja. Zanim chłopaki przyjechali, to miałem jeszcze możliwość tego, żeby właśnie oblecieć podczas paintballu to nasze pole. Ta antena już jest, kurczę, dosyć mocno zjechana i tak obawiałem się tego, ale jeszcze tą sesję zrobiliśmy. Muszę kupić nową Immortal T, bo to jest dramat. A w Apexie trzeba cały odbiornik chyba nowy, bo mam cały czas failsafe. I między innymi przez ten failsafe z Apexa stało się to, co tutaj mamy. Testowałem sobie Apexa, mówię, o, już jest fajnie ustawione, to sobie podłączę kamerę. A tutaj tak było ustawione, że mi po 300 metrach stracił zasięg i się rozpieprzył ten. No ale spoko, działa kamera, to najważniejsze. Chcemy latać chasingiem pomiędzy słupkami, to wszystko. Jak będziesz gotowy, Patry, to daj znać. Dobra, już się ładuję.
trzeba ruszyć ten sezon zimowy. Wreszcie jest mało ludzi, jest zajebiście teraz. Tylko jak się będziemy ubierać, nie? No. Czasem wziąć herbatę. Siało ci czy nie? Spoko było? To lataj z nami chasingiem, Damian. Jak będziesz gotowy, Patryk, to daj znać. Okej. Trochę pizga. Trochę. Dobra, włączam GoPro. Ja też. Uwaga, synchronizacja. Lot numer 2, chasing, robimy niski lot pomiędzy słupkami. Gotowy, Patry? Dokładnie. Gotowy. To dajesz. I jedziemy, dawaj, Patry. Super. Jestem za tobą, lecimy pomiędzy słupkami. Jestem daleko już, tam koło tej ścianki. No. Patryk, a jesteś tu, dobra, widzę cię. Tak, muszę zobaczyć, który słupek, wiesz, bo tu jest dosyć ciasno. Zacznijmy od tego. Okej. Dawaj. Za ścieżką tam, w stronę ścianki. Teraz idę super za tobą, stary. Tu jest zboczenie, uważaj. Okrążamy nas. Tam za mną zawracamy. Dawaj, Patryk, czekam na ciebie. Jestem. Dawaj, super. Dobra. I teraz te słupki wszystkie, tak? Masz? Tak, jestem, jestem. Ekstra idzie. Wow! Widziałeś close call? Trochę. My na tych słupkach całych. Te małe takie pale wbite przy drodze, co do paintballa idą. Jesteśmy nad 1,5 metra, Damian. Ja wracam nade mną. Krążę i czekam na ciebie, Patry, nade mną. Dobra, już cię szukam. A gdzie jesteś? Koło ciebie. Koło ciebie tutaj fizycznie. Aha, to jak idę. Stoimy. Okej, coś widziałem, jesteś? Tak, jestem nad. Dawaj, Patry. Jedziemy jeszcze jedną rundę. Dobra. Tu trzeba uważać. Masz? Tak, jestem. To dawaj już bez slalomu wracamy. Tylko dobra. Równolegle do ty. Mam cię. Wow. Widziałeś ten close call? Tak. Woohoo! Komuś się trawa wbiła. Uuu. Ktoś w trawie wylądował. Patry, to było ekstra. Powiem ci, stary, że to było ekstra. Dobra, wiesz? Cieszę się. Ja też ląduję. A gdzie jest guzik playa? Tu. Joystickiem muszę kliknąć. Tak, nie? Tak, na środku, no. No dobra, klikam ten guzik. O kurde. Ale wy blisko latacie siebie. Na milimetry.
No i co, mamy wszystkie pakiety wylatane. Patryk polatał, Damian też. Zrobiliśmy kilka naprawdę fajnych sekwencji. Bardzo mi się podobało, jak zapieprzaliśmy pełną prędkością tutaj wzdłuż tego starego ogrodzenia. To było naprawdę ekstra wzdłuż tych drewnianych słupków. Patryk się dobrze spisał, świetnie się za nim lata. Musimy się wyćwiczyć na tyle, żeby polatać w trójkę jeden za drugim, jak po sznureczku. To byłaby absolutnie na petarda. Jak się dzisiaj latało, Damian? Zimno jest, ale chyba fajnie. Jak tą sesję oceniasz? No piękna pogoda, troszkę zimno, tak jak powiedziałeś, ale jest ładna, słoneczna pogoda, a tutaj trzy drony gonić to zawsze coś nowego. No, rewelacja jest. Jak twój sprzęt? Jesteś z niego zadowolony? Bardzo, jak na razie. Ekstra, nie? Co prawda to jest kupny Nazgul V5, ale niczego mu nie brakuje, pewnie. No nie? On jest na LRS-ie, nie? I on na analogu. Tak, ma... Jaki masz tutaj VTX? Tu jest Success Force. On ma 800 mW, więc... Flighta, oryginalny. Flighta, no. Spoko. Bardzo dobrze sobie radzi z przeszkodami, więc... Świetnie. A jak, Patry, jakie twoje odczucia? Bo dawno nie latałeś chyba. Wczoraj latałeś, ale wcześniej miałeś przerwę. Miałem przerwę 3-miesięczną od latania, kompletny discharge. I wczoraj właśnie piątkę odpaliłem pierwszy raz. Kilka crashy było, ale było spokojnie na tyle, że sprzęt jest cały i dzisiaj nadawał się do lotu. Elegancko, bardzo fajna sprawa i słuchajcie, dzięki chłopaki, bo tutaj chasing było ok. To co zrobimy w tym sezonie, jeżeli będziemy latać razem, to byśmy spróbowali właśnie sobie jakieś przeszkody sprawić i będziemy popylać ustaloną jakąś trasą, co wy na to? Trochę freestyle'owo i trochę chasingu, żeby było więcej emocji. Tam parę razy, ja ci powiem, że jak się zbliżałem do ciebie, to była taka jazda, po prostu siedziałem ci na milimetry, no może nie na milimetry, ale na centymetry, ale ekstra było też to wyprzedzanie się i te mijanki przy dużej prędkości. Fajna sprawa, dzięki ci, Patryk. Dzięki. Dzięki, Damiano. Dzięki.